Czas Wielkiej Nocy jest dla nas czasem szczególnym, dlatego składam Wam najszczersze życzenia i życzę Wam przede wszystkim zdrowia. Jak to zawsze banalnie brzmiało, a w tych pokręconych czasach nabiera to nowego brzmienia i ma to naprawdę sens. Życzę Wam jeszcze szczęścia i żebyście nie dali się złamać. Składam Wam te życzenia, póki jeszcze można, ponieważ widzimy, jak w tej Rzeczpospolitej Przyjaciół wszystko idzie w bardzo dziwnym kierunku. Do kościoła nie może wejść powyżej 5 osób, a także w domach nie możemy zaprosić bliższej lub dalszej rodziny. W tych dniach w grupie powyżej 5 osób możemy obchodzić jedynie kult smoleński. Wszyscy widzieliście to w telewizji, wszyscy widzieliście to w mediach internetowych, gdzie zakon Porozumienia Centrum wraz z akolitami, z Nowym Narybkiem, dumni, nie patrząc na 2 metry odstępu od siebie, szli, składali ścięte rośliny pod pomnikiem z kamienia, który wygląda jak żywcem wzięty z komiksu o Tytusie, Romku, Atomku, gdzie na jednej z wysp nonsensu były właśnie takie schody. Tylko różniły się dołem, tam wtedy można było na nie wchodzić, tutaj, żeby takich pomysłów nie było, ten dół jest ścięty. Jedni powiedzą, że schody są symbolem masońskim, z drugiej strony obcięte schody, można powiedzieć, są takim symbolem, że nie każdy w Rzeczpospolitej Przyjaciół może znajdować się na wyższych stopniach tej hierarchii, którą sami sobie tworzą i taki ten teatrzyk od 30 lat się u nas odbywa. Ale dlaczego ja Wam to mówię? To całkiem co innego jest na miniaturce, całkiem co innego jest w tytule. Otóż ten materiał jest ostrzeżeniem, że jeżeli zaprosiliście rodzinę do siebie do domu, to jest możliwość, że przyjdzie do Was policja i przeszkodzi Wam w tej uroczystym obiedzie, uroczystej kolacji, uroczystym śniadaniu, nieważne o jakiej porze, ale przyjdzie do Was policja i zadzwoni po inspekcję sanitarną i wlepią Wam mandat do 30 tysięcy, a patrząc, jak niektórzy policjanci się zachowują podczas tych zatrzymań, które tak ludzi bulwersują na tych filmikach, które krążą w internecie, no to też nie możemy wykluczyć jakichś akcji pokazowych. Tak, że tutaj ludzie po prostu będą leżeli na ziemi i policja będzie do czasu przybycia inspekcji sanitarnej będzie po prostu trzymała domowników, którzy tylko chcieli się spotkać we własnym gronie, będzie ich trzymała na ziemi. Wiadomo, że tutaj nie możemy generalizować. Przepisy były robione na prędce. Generalnie to z tego, co ludzie piszą, to wszystko, co robi teraz policja, nie ma umocowania prawnego. No ale wiecie, co Wam narobią szkód, co Wam uszkodzą członków rodziny, to już Wam tego nikt nie pozbiera. Oczywiście nie możemy generalizować, że każdy policjant będzie zachowywał się jak tamci funkcjonariusze z filmików, ale jednak policja wydała prosty przekaz. Jest tutaj portal WTK, to jest naprawdę portal poznański, no ale ja myślę, że państwo polskie nie jest jeszcze rozdzielone na jakieś księstwa i skoro w jednym województwie tak policja działa, no to będzie działała w innych. I tam mówią, że liczą na konfidentów. Jeżeli ktoś zgłosi, że wy świętujecie w gronie rodzinnym powyżej 5 osób, no to oni do was przyjadą. Przyjadą, zadzwonią po panu w skafanderkach i będzie mandacik. Będziecie musieli się tłumaczyć, dlaczego Wielkanoc spotykaliście się w gronie rodzinnym. To jest Rzeczpospolita Przyjaciół. Zobaczcie ten dysonans. Nikt nie zwrócił uwagi, że oni sobie parędziesiąt osób, jedna grupka z wiechciami ściętych roślin, z drugiej strony grupka reporterów, którzy tych samych ludzi za to krytykuje, przyjechali i relacjonują tą taką pokazówkę. No bo myślę, że to wszystko wygląda na pokazówkę i pokaż siłę. Wysiedźcie w domach. My po prostu będziemy sobie chodzić. Oglądajcie nas. Tak jak wspominałem przed chwilą, policja liczy na konfidentów, ale nie możemy wykluczać, że podczas patrolowania miasta, kiedy zobaczą samochód na rejestracji z innego miasta, po prostu będą szukali, kto tutaj przyjechał. I wiecie, tak mówią, policjant też człowiek. Póki co zobaczymy, jak władza PiS będzie się cały czas odrywać od ludzi, gdzie ten proces już widzimy. Funkcjonariusze, jako funkcjonariusze systemu, też może ich podejście się zmieniać, ale no wiecie, jeden to oleje, powie, dobra, są święta, niech sobie katolicy świętują, no ale drugi będzie próbował trzepać całą klatkę schodową i będzie dzwonił po ludziach, tak?
I to nie są, to nie jest straszenie, ponieważ z jednej strony jest nakaz WHO, zastępca szefa z WHO powiedział, ja tutaj to sparafrazuję, tak, że teraz, jeżeli ludzie są już pozamykani w domach, to teraz trzeba będzie wyławiać pojedyncze osoby, które są w mieszkaniach, które są w rodzinach. I mówi, że będzie trzeba wchodzić do mieszkań i wyciągać ludzi, tak, którzy mają podejrzenie choróbska. Ja tutaj to parafrazuję, ale oczywiście macie link i no co prawda chyba w języku angielskim, no ale kto tutaj sobie będzie chciał, to na pewno to sobie sprawdzi. Szef WHO mówi to z 2-3 tygodnie temu i teraz ktoś powie, no dobra, no ale PiS taki nie jest, no PiS nie będzie ludzi wyciągał z domu na siłę. No niestety jesteśmy w awangardzie tego szaleństwa, które nam się tutaj serwuje i w Warszawie z kilkanaście dni temu również kobieta uciekała przed policją, przyjechała jeszcze straż pożarna, wyciągali ją i wzięli do szpitala, ona nie była chora, to było podejrzenie, tak są zbrodniomyśli, tak tutaj ona była podejrzana, że może być chora. Weszli do domu, ona się biedna zabarykadowała, no i szturmowali. PiS-owscy milicjanci i strażacy szturmowali mieszkanie tej kobiety. Do tego już teraz dochodzi. Oczywiście macie link do tego artykułu, to jest taka agencja na wpół rządowa, polska agencja prasowa, więc nie ma mowy o przekłamaniu. Więc pamiętajcie, że i wy możecie być podejrzani. Cała nadzieja w tym, że elity pisowskie za kilka dni będą świętowały święto Pesach i troszkę nam poluzują kaganiec i będziemy mogli razem z nimi świętować, kto oczywiście będzie chciał te ich radosne święto. Ale zobaczymy, nic nie jest przesądzone. Ktoś może powiedzieć, że się czepiam. Ja wam powiem tak, ja przestrzegam tego samo zamknięcia się w domu. Oczywiście byłem kilka razy na większych zakupach. Wychodzę też z dziećmi na spacer, wychodzę na rower. Mimo wszystko, na ile te absurdalne zakazy można spełniać, na tyle spełniam. Chociaż człowiek widzi, w człowieku narasta jednak gniew, że aparatczycy pisowscy mogą sobie w świetle kamer kroczyć, gdzie inni nie mają takiego prawa, inni nie mają prawa wyjść i spotkać się w powyżej 5 osób. Gdyby mieli troszkę oleju w głowie, to albo by ubrali chociaż rękawiczki, ubraliby maseczki, ale nie, pisowskim aparatczykom w maseczkach nie jest do twarzy. Pamiętajcie, że te restrykcje, no, czy dla naszego dobra, czy nie, to możemy dyskutować, ale dlatego jesteśmy w awangardzie krajów, gdzie są największe represje na tym gruncie, ponieważ nie byliśmy, nie jesteśmy przygotowani, nie mieliśmy sprzętu. Parę firm pisowskich, państwowych pisowskich, no bo to nie tak działa, paru aparatczyków pisowskich musiało na tym wszystkim zarobić i my po prostu nie mamy sprzętu. I powinniśmy wyciągnąć konsekwencje, kto w styczniu zaniedbał, ponieważ my już w grudniu widzieliśmy, co się dzieje, a w styczniu można powiedzieć, że cały internet, niezależny internet, żył tym, co się dzieje w Chinach. I nikt nie pomyślał o tym, żeby nas tutaj zabezpieczyć. To jest dlatego. Więc zapamiętajcie to przy skrzynce pocztowej, kiedy będziecie wybierali kogoś. Ja wam nie będę mówił, czy będę głosował, a jeżeli tak, to na kogo będę głosował, ale pamiętajcie, że wszystko to jest robione po to, żeby ta miernota mogła rządzić. Więc zapamiętajcie to sobie. Ja wam życzę jeszcze raz zdrowia. Zapraszam was na Twittera. Zapraszam was na pozostałe filmy. Wejdźcie sobie na playlisty. Wiecie, gdzie one są. Trzymajcie się. Cześć.